Tak, pokój numer 28, tu się to wszystko odbywało. Idziemy się przejść, jest w grze 6 kwiecień 2015, musimy przewietrzyć głowy i Krzysiek musi przemyśleć. Spokojnie, jeszcze nie wszystko stracone. O, to jest to, urzędowy optymizm jak zawsze, także no to jest najważniejsze. Idziemy na dół, idziemy zobaczyć do sklepu, może jakiś, nie wiem... tak, szampan dla zwycięzcy, ale to już zwycięzca co innego dostanie jutro, będzie dla niego milsze. Pogoda nie za piękna, widzę. Haja, dobrze? Pogoda nie za piękna, angielska. No dobrze, Piotrze, powiedz mi, skoro mamy chwilę czasu, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Jak widzisz ostatnią część właściwie naszego turnieju? Jakie masz plany? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowej postawy swojego zespołu i czego możemy się spodziewać? Czego możemy się spodziewać? Tego, że będę musiał zacząć powoli ustawiać hierarchię celów na ten sezon. Ponieważ mam przed sobą bardzo ładne... bardzo na serię spotkań, czyli spotkanie z Krzysztofem, potem spotkania z Manchesterem City, dwa w zamieszczu, jeden w Pucharze Anglii. Natłok terminów generalnie. I od razu po tych meczach gram z Arsenalem. Prestiżowe spotkanie, derbowe. Bardzo prestiżowe spotkanie, więc jest pewne, że nie wystąpię w tych wszystkich meczach pełnym składem, to jest oczywiste. Muszę tak złożyć siły, żeby wygrać na wszystkich frontach, zobaczymy jak to się uda. Planem jest dotarcie po finale Ligi Mistrzów. To będzie, to jest plan minimum, to jest plan, który mam nadzieję, że się powiedzie i który powinien zagwarantować na tyle bezpieczną przewagę punktową, żeby już jej nie stracić do końca finału. A czy istnieje u Ciebie jakaś gradacja celów, jeśli chodzi o trofea? W tym momencie już nie, bo jest Puchar Ligi, Liga jest też na dobrą sprawę pewna. Brakuje mi 5 punktów do pełniaca mistrzostwa, jeszcze mam przed sobą 7 kolejek, więc to nie będzie raczej trudne. Mm-hmm. Teraz Liga Mistrzów się odsyła na pierwsze miejsce. Puchar Anglii, zobaczyłem później City. Mhm. Krzysztof, jak zwykle uśmiechnięty, niezałamujący się, pewny siebie, chociaż widziałem małą załamkę po ostatniej porażce z Manchesterem City i to do tego u siebie w domu. Tak, stracona bramka w ostatnich minutach spotkania, no, jeśli nie w ostatniej. Tak, praktycznie, no już tak powiem, Arsenal troszkę ci odjechał, chociaż jeszcze nie tak dużo, żeby nie można było tego odrobić. Liczę jednak, że będziesz miał tu ładną porażkę z Piotrem, na wyjeździe z Tottenhamem, no jeszcze z City u siebie, fajnie. Czyli co, generalnie liczysz jeszcze na drugie miejsce w lidze, tak? Najmniej zostało dla mnie, że tak powiem. Muszę, jak wygram wszystko, to i tak nie będę miał pewnego zwycięstwa, więc wszystko zależy od tego, co wy zrobicie. Czyli niemniej nie załamujesz się, jesteś dalej, że tak powiem, nie straciłeś swojego, nie wiem, morale na tyle, żeby nie wierzyć w swój zespół? Owszem, nie jest tak dobrze, jak było na początku, ale nadal jest okej. A jeśli chodzi o... wiem, że urazy twoich kluczowych zawodników przeszkodziły ci w drugiej części sezonu. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale nie wiem, przybliżysz nam, czy... Od lutego straciłem prawie wszystkich napastników. Powoli wracali, został mi tylko Ibrahimović Staric. Który też wrócił po kontuzji, Ibrahimović. No, Ibrahimović Staric po kontuzji wrócili i grają jak... No, Balotelli się urwał z Atletico na 6 miesięcy, do tego Markowicz się urwał na 4 miesiące, więc muszę kombinować. Pochwal się, że odkryłeś dla zespołu nowego, młodego, zdolnego chłopaka z zespołu juniorów. Przez chwilę... Harry Wilson, tak? Harry Wilson przez chwilę był naprawdę topowym napastnikiem. W trzech meczach 5 bramek, naprawdę... Jak na niego, to byłem w szoku. W każdym razie nie jest to na tyle ukształtowany zawodnik, żeby decydować jeszcze o wynikach zespołu i zrozumiałe jest, że po prostu zaczął przeżywać kryzys formy. No, ale złapał kontuzję. Też złapał kontuzję, także mały szpital w Liverpoolu, mały kryzys, ale jesteśmy pewni, że go dobi zażegna. Tymczasem my idziemy zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje na tym kwadracie spożywczym, że tak go nazwę, i na pewno się zobaczymy później.